Zastanawiasz się, jak włączyć czat GPT-4 w telefonie? Już pokazuję. A więc, aby włączyć czat GPT-4 w telefonie, przede wszystkim należy uruchomić sklep Play do pobierania aplikacji i w polu wyszukiwania na górze wpisujemy Bing. To jest właśnie ta aplikacja. Aplikacja jest na chwilę obecną bezpłatna, więc pobieramy tę aplikację na telefon i instalujemy. Teraz po zainstalowaniu uruchamiamy aplikację Bing. Kolejno, aby przejść do czata GPT-4, klikamy w dolnej części ikonę Binga. Kolejno, aby włączyć czat GPT-4, klikamy właśnie ten suwak na górze ekranu. I teraz możemy już korzystać z czata GPT. Możemy tutaj wpisywać ręcznie bądź wklejać pytania właśnie na czat GPT-4. I po chwili będziemy uzyskiwać odpowiedzi. Jak możecie zauważyć, czat GPT-4 tutaj na chwilę obecną w tej aplikacji działa dosyć sprawnie, ponieważ widzicie, że dosyć szybko generuje odpowiedzi. Takie odpowiedzi możemy oczywiście kopiować i wklejać w dowolne miejsce. Pamiętajcie, że na chwilę obecną ta aplikacja jest bez żadnych opłat. Więc jeżeli chcecie korzystać z czata GPT-4 na telefonie, to polecam właśnie pobranie tej aplikacji. Ta aplikacja jest dostępna na system Android oraz na telefony z iOS-em, więc dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej aplikacji, czy warto ją ściągnąć i oczywiście używać. Więc to by było tyle w tym filmie. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, napisz komentarz, no i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy. Cześć!